Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Poranny poradnik. A w naszym studiu Jolanta Szklarska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o kampanii Wiem, co robić. Ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest edukacja dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli na temat zagrożeń internetowych. A to jest takie narzędzie, które nam bardzo ułatwia życie, które bardzo szybko weszło do naszego życia, bo dziś przez internet robimy niemal wszystko, ale jednocześnie niesie mnóstwo zagrożeń. Czy w ogóle się tych zagrożeń daje unikać? No, ja myślę, że zagrożeń czy w internecie, czy w życiu nie da się uniknąć. Natomiast ważne jest bardzo, żeby te zagrożenia rozpoznać i żeby wiedzieć, jak na nie zareagować. I tak jak pan powiedział, internet jest takim bardzo użytecznym narzędziem dla dzieci, bo dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci są najważniejsze. No wiadomo, że jest to narzędzie, które służy głównie edukacji, ale jest to też przestrzeń, w której dzieci spędzają bardzo dużo takiego czasu towarzyskiego. Wiemy z naszych kontaktów z dziećmi, z naszych też kontaktów na telefonie i czacie zaufania, które od prawie 3 lat Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi, że teraz dzieci kilkunastoletnie komunikują, że są w związku, który wydaje im się być związkiem realnym, a pozostaje wirtualny przez bardzo długi czas i często z osobami, z którymi takie długie relacje nawiązują, w ogóle nie mają kontaktu takiego bezpośredniego. Mhm. To jest znak czasu, natomiast z tym się wiąże też bardzo dużo niebezpieczeństw i stąd też ta kampania społeczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wiem, co robić. Dwa angielskie słowa. Tak. Child grooming i sex torsion. Tak. Czyli co się za tym kryje? Czym się różnią? To tak. Jest bardzo ważne. No, musimy używać tych słów angielskich, ponieważ nie ma dobrych słów, które by je zastępowały, a ważne jest bardzo, żeby zrozumieć, na czym te zjawiska polegają. Bo zjawisko child groomingu to jest takie zjawisko, które polega na uwodzeniu dziecka w sieci, z reguły przez osobę dorosłą, przez pewien czas, przy użyciu różnych form manipulacji, po to, żeby doprowadzić do spotkania z dzieckiem, albo w realu, albo online, ale do spotkania, które służy wykorzystaniu seksualnemu dziecka. Natomiast sextortion to jest manipulacja zmierzająca do pozyskania intymnych zdjęć od dziecka, która w dalszej kolejności służy manipulacji w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Jest to, wprost mówiąc, szantaż polegający na tym, że się prosi dziecko o wysłanie zdjęć intymnych, a potem dziecko dostaje w następnej kolejności komunikat, że jeżeli nie przekaże pieniędzy, to te zdjęcia zostaną upublicznione w sieci albo wysłane do rodziców, albo do najbliższych przyjaciół. Dziś, kiedy te relacje przenoszą się do internetu, to jest taki znak czasu, że kiedyś poznawaliśmy drugiego człowieka osobiście, będąc na jakichś spotkaniach. Dziś to często ma miejsce w internecie. Różne sztuczki są stosowane, żeby zdobyć zaufanie właśnie dziecka. Jeżeli to zaufanie zostanie zdobyte, w ogóle jak rozmawiać z dzieckiem, żeby go przestrzec przed ostrożnością, jeżeli nie wiemy, z kim rozmawiamy, bo nie wiemy, kto jest tak naprawdę po drugiej stronie. Nawiązywanie kontaktu w internecie generalnie ważne jest, żeby powiedzieć, że nie jest niczym złym, bo te relacje mogą się skończyć satysfakcjonującymi znajomościami, dobrymi kontaktami. Natomiast bardzo ważne jest właśnie to, co pan powiedział, żeby dzieci wiedziały, jak zauważać te tak zwane czerwone flagi. Czyli, że jeżeli ta relacja, że tak powiem, za szybko nabiera rozpędu, jeżeli za szybko to dziecko dostaje takie komunikaty dotyczące fascynacji nim, jego ciałem, jeżeli ta prośba o wysłanie zdjęć intymnych części ciała następuje mimo bardzo krótkiej znajomości od osoby,
którą to dziecko nie ma szans na spotkanie w realu, to ważne jest, żeby dziecko wiedziało, że to są czerwone flagi, na które należy zwracać uwagę i należy reagować. Ale dzieci mogą się tego dowiedzieć, mamy nadzieję, dzięki tej naszej kampanii, ponieważ chcemy jak najszerzej komunikować o tej akcji, ale bardzo ważne jest też, żeby wiedzieli o tych zjawiskach rodzice i żeby wiedzieli nauczyciele, ponieważ bardzo jest też ważne, żeby sobie wyobrazić, jak się czuje dziecko, które dostaje takie komunikaty, z którymi nie ma co zrobić, nie wie, co ma zrobić w internecie. No, przeważnie są to jakieś komunikaty na komunikatory, które są w telefonach, które dzieci mają. Bardzo ważne jest, żeby wykonało pierwszy krok, czyli żeby powiedziało komuś dorosłemu o tym, czego doświadcza, albo swojemu przyjacielowi. My w ramach tej kampanii komunikujemy takie 4 ważne kroki, które należy wykonać. Przede wszystkim, jeżeli pojawiają się jakieś sygnały świadczące o tym, że to jest szantaż seksualny, to należy taki kontakt zablokować, ale, co jest bardzo ważne, nie usuwać tych wszystkich wiadomości, które w telefonie się znajdują. To jest dowód. Bo to jest dowód. Natomiast odruch dziecka jest taki, że się wstydzi tego, jest to dla niego coś upokarzającego, coś, co chciałoby dziecko, żeby natychmiast zniknęło. To jest bardzo ważne, żeby dzieci wiedziały, że nie należy tego usuwać, ponieważ to jest dowód i żeby zgłosić to, powiedzieć to rodzicom, nawet można z przyjacielem swoim najbliższym pójść do najbliższej jednostki policji. Policjant nie zignoruje takiego komunikatu, natomiast te dowody są bardzo ważne i obecność rodziców w tej sytuacji też jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli mają być podjęte dalsze kroki przez policję, musi być opiekun prawny i bardzo ważne jest też, żeby dziecko wiedziało, żeby rodzina wiedziała, że w takiej sytuacji dziecko potrzebuje wsparcia profesjonalisty, wsparcia terapeuty, psychologa, który pomoże mu uporać się ze wstydem. Nam też bardzo zależy na tym, żeby dzieci przestały się wstydzić mówić o tym. Do tego jest właśnie potrzebne wsparcie psychologiczne. Do tego, żeby dziecko po prostu wzmocnić w radzeniu sobie z tą trudną sytuacją. Rozpoczęła się pierwsza odsłona kampanii, która mówi o świadomości, tak, czyli to, co my teraz robimy, tak, podczas tej rozmowy, ale będzie także druga odsłona, która na początku roku będzie miała swój początek i wtedy zostaną udostępnione materiały, które mogą posłużyć jako gotowe scenariusze lekcji, tak, w szkołach. Tak, na naszej stronie internetowej poświęconej tej kampanii Wiem, co robić, już w styczniu zostanie opublikowany film edukacyjny, taki 15-minutowy, poświęcony temu zjawisku. I do tego filmu zostaną umieszczone 2 scenariusze do realizacji zajęć z dziećmi w oparciu o ten film dla dzieci młodszych i starszych. I bardzo nam zależy na tym, żeby dotrzeć z tymi informacjami do szkół, do placówek opiekuńczo-wychowawczych, po to, żeby dać nauczycielom gotowe narzędzie do tego, żeby z dziećmi na ten temat rozmawiać. W całej tej kampanii, także w tym filmie edukacyjnym współpracuje z nami Komenda Główna Policji, sędzia sądu karnego, specjaliści wspierający dzieci, psychiatra dziecięca, psycholożki, edukator seksualny i ci wszyscy ludzie uczestniczą w tym filmie edukacyjnym i też będzie nagrany webinar skierowany do nauczycieli, poświęcony temu, jak takie zajęcia przeprowadzić, bo zależy nam też na tym, żeby osoby, które mają bezpośredni kontakt z dziećmi i są odpowiedzialne za ich edukację i wychowanie, żeby poświęciły też czas na godzinach wychowawczych, żeby o tym problemie rozmawiać. Kampania Wiem, co robić i na stronie wiemcorobić.pl więcej informacji, materiałów, wyjaśnienie trudnych, tak, pojęć, które mogą niewiele mówić, a są to sytuacje bardzo niebezpieczne. Wiem, co robić.pl. Zachęcamy do odwiedzenia tej strony. Jolanta Szklarska, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.